Hej, witajcie, kochani, z tej strony Marta. Witam Was w moim pierwszym hold zakupowym, czyli filmie, w którym pokazuję Wam, co ostatnio trafiło do moich kosmetycznych zbiorów. Jeżeli Was interesuje ta tematyka, no to zachęcam gorąco do oglądania dalej. I tak jak to zwykle w etapach makijażu bywa, rozpoczniemy od tego. Co trafiło do mojej kosmetyczki pod względem pielęgnacji? I są to dwa produkty z marki The Ordinary, czyli marki, która Was szalnie interesuje, ponieważ odbiór pod moim ostatnim filmem jest naprawdę spory. Ja wam pokażę, co mam następnego do testowania. Jest to Lactic Acid plus HA. Jest to ten 10% Lactic Acid, czyli kwas mlekowy, który ma rozjaśniać buzię, wygładzać ją, a także. Eliminować trądzik, z gaz, skórniki i różne niedoskonałości. Ja dzięki Marce Di Ordinary i temu produktowi spójrzcie! to jest niaciamid, czyli to, co Wam pokazywałam w tym filmie z The Ordinary, który był skupiony typowo na produktach tej firmy. I on był wtedy w takiej małej buteleczce, czyli 30 ml, ale ja znalazłam go w 60 i od razu go kupiłam, ponieważ wychodzi troszeczkę korzystniej cenowo, to prawda, ale ja go kocham całym swoim sercem, wiem, że go zużyję na pewno w ciągu 12 miesięcy, bo tyle ma daty przydatności, od kiedy go otworzymy. Ja niaciamid stosuję rano, wieczorem, kiedy nie stosuję Produktów tego typu, czyli peelingu mlekowego, ponieważ jest to peeling, który kładziemy na całą noc i on ma rozjaśnić właśnie naszą buzię i działać super świetnie naszą twarz. Ja go na razie stosowałam razem, więc na razie się nie wypowiem, tylko pokazuję, że trafił do moich zbiorów. Już nie mieszam pomiędzy tymi produktami. Ja niacjamit stosuję wtedy, kiedy nie stosuję innych substancji aktywnych, które są mocniejsze. Czyli praktycznie za każdym razem codziennie rano, ostatnio nie stosowałam, bo już mi się skończył i to był ból, smutek i żal, dlatego od razu wyposażyłam się w sporą bucę, żeby nie musieć robić tych zamówień co chwilę. Ja widzę, że ten produkt działa na mnie w ten sposób, że moje pory się zmniejszają, moje zaskórniki się zmniejszają, w ogóle całe połączenie produktów pielęgnacyjnych The Ordinary działa na moją skórę przecudownie i nie zamierzam nic z tym robić, nie zamierzam tego zmieniać, ponieważ moja skóra nie wyglądała lepiej nigdy. Naprawdę nie przypominam sobie, kiedy moja skóra wyglądała lepiej. A więc wyposażyłam się w naprawdę sporą butlę tego cudeńka. A, i zapomniałabym, nie wyposażyłam się w dwie rzeczy z The Ordinary, tylko w trzy. To jest jeszcze nowiutka buteleczka kwasu AHA-BHA, czyli tego peelingu kwasowego, czerwonego, krwawego, który robi dla naszej skóry to, co robi kosmetyczka, nawet w swoich zakładach kosmetycznych. Ten produkt działa tak mocno, tak intensywnie i tak dobrze na skórę, że ja jestem pod wrażeniem, że za 30 zł może mieć taki efekt, jakbyśmy właśnie były u kosmetyczki na kwasach. A więc wyposażyłam się w drugą buteleczkę tego cudeńka i to koniec moich produktów pielęgnacyjnych. One są świetne. Ja na pewno jeszcze zrobię Wam aktualizację, kiedy zobaczę, jak działa na mnie Lactic Acid. Kupiłam też kilka nowości z Rosmana, ponieważ jednak te produkty weszły w ofertę online, a więc zakupiłam te produkty, ponieważ teraz nie chodzę po Rosmanach, takie mam swoje postanowienie, tylko odebrałam przesyłkę. Nie chciałam tam, wiecie, chodzić między alejkami, między ludźmi, odebrałam sobie tylko przesyłkę. I dało się to zrobić, a więc świetnie. Pierwszym produktem jest podkład nowy od Vivo Forever Better Skin. Jest to podkład, który ma korygować naszą skórę, wyrównywać kolory, dawać satynowy mat, być odpornym na pot, także ma się nadawać na treningi, to jest bardzo ciekawe. Jego stopień krycia ma być od średniego do mocnego, możemy sobie stopniować jego krycie. Ja go już testowałam, ale film z testem tego podkładu pojawi się za kilka dni, a więc wyczekujcie, ponieważ jest naprawdę co oglądać. Nowością z Vivo, którą również zakupiłam, jest Flawless Goddess, czyli rozświetlacz wypiekany do twarzy i ciała. Spójrzcie, jak jest piękny, ma przecudowny kształt, jego błysk jest. Bardzo intensywny, a kolor złotawy i dosyć ciemny, a więc dla bladiochów na pewno w okresie zimowym się totalnie nie sprawdza, ale w takim okresie, kiedy już Was troszeczkę słońce jednak złapało, myślę, że będzie wyglądał bardzo dobrze. Dla jaśniejszych karnacji niestety on się będzie odznaczał, jednak jego blask jest prześliczny i dla tych z Was, które nie mają już karnacji blady jak ściana, będzie naprawdę łakomym kąskiem. Kolejną z nowością z Rosmana jest paleta kolorowa Call Me Crazy, czyli paleta z Lovely. Spójrzcie, jaka jest piękna kolorystyka. Jest naprawdę bardzo ciekawą propozycją od marki Lovely. Cienie są formuły Easy to Blend, czyli tej nowej formulacji od Lovely, która się pojawia w tych małych, prostokątnych paletkach. I mam nadzieję, że czekacie na jej test, ponieważ też pojawi się już niedługo na kanale, razem z testem podkładu od, od Vibo. Bibo, lovely, people love. Ostatnią, ale nie mniej ciekawą nowością z do przetestowania jest fluid rozświetlający od Bielendy. Jestem szalenie ciekawa, jak on się będzie sprawował, ponieważ ja kiedyś bardzo lubiłam produkty pielęgnacyjne z Bielendy, różnego rodzaju toniki, produkty do mycia twarzy czy kremy do pielęgnacji. Są fajną firmą polską, to też jest istotne i właśnie wypuścili rozświetlający, wegetariański podkład. Ma dawać efekt promiennego blasku, rozświetlenia, nie obciążać skóry, nie zatykać Porów nie powoduje powstawania zaskórników. Uff. Jeżeli jesteście ciekawi, jaką się będzie sprawował, to koniecznie czekajcie na film, ponieważ on na pewno się pojawi i na pewno zrobię dla was test pierwsze wrażenie, ponieważ nie mam zamiaru go testować bez was. Zrobimy na pewno kilkugodzinny test, tak żebyście kilku, może nawet kilkunastu, jeżeli mi się uda, żebyście zobaczyli, czy Wam się sprawdzi, czy nie, jak on wygląda po kilku godzinach, czy może być fajną propozycją na co dzień, i czy zastąpimy mój ulubiony krem BB od Bel. Teraz uwaga, usiądźcie, ponieważ zakupiłam kilka mega błyskotek i naprawdę nie tylko błyskotek, ale produktów, które robią mega wrażenie. I pierwszymi, które Wam pokażę są produkty z Glam Shopu. To są cztery Turbo Plusy i rozświetlica, czyli rozświetlacz, który wypuściła Hania już jakiś czas temu, jednak ja go nigdy nie kupiłam, a słyszałam już tyle pozytywnych opinii, że stwierdziłam, że kiedy jak nie teraz. Turbo Plusy to jest Wirus, Słodka Błyskotka, Sztos i Poseidon, czyli cztery odcienie, które zaciekawiły mnie najbardziej są to turboplusy, a więc są to te formuły turbopigmentów, które mają dosyć gruby brokat. I faktycznie ten brokat jest trochę gruby, przez to ta tafla błyszczenia jest przecudowna i śliczna. Naprawdę, kiedy popatrzymy z daleka, jest świetna. Jednak obawiam się po słoczach, jak na razie, że one mogą trochę plamić na powiece i jednak ten błysk może być nieodpowiedni dla wszystkich, ponieważ ta drobina brokatu jest naprawdę grubaśna. Na pewno pokażę Wam te produkty w tutorialu. Na pewno zrobię z Wami test na żywo. Jednak nie będzie to test pierwsze wrażenie, ponieważ ja sama muszę najpierw opanować trochę pracę z tymi pigmentami, zobaczyć, czy one są łatwe w pracy, czy nie. Żeby, wiecie, po pierwsze, się przed Wami nie skompromitować totalnie, a po drugie, żeby jednak Wam nie dać mylnego wrażenia na temat tych produktów. Ponieważ naprawdę no, ten błysk jest dla mnie bardzo interesujący, intrygujący i śliczny, ale z tą drobiną i z tą bazą kolorystyczną może być troszeczkę problemów, spróbuję to opanować i dam Wam swoje tipy. Dajcie mi znać, czy macie te Turbo Plusy, czy macie tylko Turbo czy w ogóle macie produkty błyszczące od Hani, czy nie i czy chcielibyście spróbować, a jeżeli już je macie, to dajcie mi znać, czy macie na nie swoje triki, albo jaka jest w ogóle Wasza opinia na temat tych Turbo Plusów. Teraz już ostatnie produkty, które wam dzisiaj pokażę, ale są to produkty, które totalnie zapały mnie za serce, wzięły, zmiażdżyły je po prostu i rozkochały w sobie totalnie. Są to produkty od pigmentowelowe, czyli pigmenty od pigmentowelowe. Pigmentowelowe to jest sklep, który dystrybuuje do naszej Polski pigmenty od tamiego Tanuki, czyli te pierwsze pigmenty, które naprawdę pokazały, co to jest prawdziwy błysk, ale teraz również dystrybuują Markę Femme Fatal. I ja z tej marki kupiłam kilka produkcików, które mnie totalnie zachwyciły. I są to neonowe cienie. I te neonowe pigmenty mają takiego kopa. Jak wyglądają te pigmenty, możecie na pewno zobaczyć na słoczach pigmentowelowe. A także, jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to w moim ostatnim makijażu, kiedy robiłam pracę konkursową do pigmentowelowe, główną rolę grał tutaj ten Neon Neon Dance. I on naprawdę. Tak daje po gałach. Jest tak intensywny i tak cudowny, że złapał mnie za serce. Tak jak zresztą wszystkie jego siostry, bracia i wszystkie inne kolory z neonowej serii. Prace z nimi również trzeba się nauczyć, również nie jest to takie proste. Mi sprawiło to na początku trochę problemów ja wiem, że jeszcze będę musiała się trochę tego nauczyć, ale te odcienie i to, jakiego one kopadają, na pewno wynagradzą mi wszystkie momenty, wszystkie godziny i minuty, które poświęcę na uczenie się tych produktów są przecudowne, prześliczne, jeżeli szukacie prawdzi A jeżeli szukacie prawdziwego neonu w neonie, to tylko te pigmenty od Fanfatal. Fatal. Ten fioletowy odcień to jest tester, który chciałam po prostu przetestować, ale zestaw tych czterech neonów kupiłam za stówkę, ponieważ była promocja. To są dwugramowe pigmenty, a więc ich wielkość, ich jakość, ich pigmentacja totalnie wynagradzają cenę. Jeżeli chcecie coś, co naprawdę da Wam neonowego kopa w makijażu, to w mojej ocenie nic nie da tak neonowego wydźwięku jak te pigmenty. I dwie totalne błyskotki też od Fan Fatal są to cienie foliowe. Zorza polarna, pokażę wam to na zbliżeniach, ponieważ nie chcę teraz tego otwierać, bo uu, wszystko mi się wysypia, a ja wtedy moje serce pęknie na pół. Zorza polarna i cudotwórca. Cudotwórcę również możecie zauważyć w moim makijażu konkursowym, też wam tutaj pokażę zbliżenia. Te cienie są tak cudowne, trzeba się również nauczyć z nimi pracy, ponieważ ta aplikacja cieni foliowych nie jest taka łatwa, jakby się mogło wydawać. Ale nic wam nie da tak lustrzanego, tak cudownego i tak mocnego Obicie światła i błysku, jak cienie foliowe, a te propozycje od Fan występują w tak różnych odcieniach, tak różnych kolorach i. Przecudownych w ogóle, to, to, są, to, to jest coś pięknego. Każdy znajdzie w ich ofercie na pewno coś dla siebie, coś delikatniejszego albo coś takiego naprawdę skopem. Coś delikatniejszego to jest właśnie zorza polarna: to jest taki półprzeźroczysty pigment, który odbija światło na różowo i zielono, czyli jest taki dosyć delikatny. A cudotwórca to jest dosyć ciemny, taki już lustrzany pigment, który odbija światło na wszystkie kolory tęczy pomiędzy fioletami a zielonymi i niebieskimi odcieniami. Przecudowny, bardzo wielowymiarowy pigment. One w ogóle dają bardzo wielowy, wielowymiarowy efekt. Te produkty fatalne, naprawdę uwiodły mnie i zawładnęły obecnie moim sercem. I już nie mogę się doczekać, aż Zofia zapędza i będę mogła uczyć się prac z nimi dalej. OK, kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy macie ochotę na jakieś produkty, czy chcecie, żebym jakieś totalnie przetestowała i chcecie, nie możecie się doczekać testów jakiegoś produktu z tego, co Wam pokazałam. Czy na coś specjalnie czekacie? Jakie są Wasze plany zakupowe? Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Do zobaczenia i pa pa!